Problem parkingu w metropolii ma być rozwiązany globalnie. A że jest to problem, wie każdy, kto ma auto. Metropolia ogłosiła przetarg na badania parkingowe, które obejmą 275 km dróg. Celem jest diagnoza parkowania w miastach GZM-u. Po przeprowadzeniu badań inżynieryjnych i społecznych kolejnym krokiem będzie wypracowanie rekomendacji, aby uporządkować system. A że jest co porządkować, widać nie tylko w Katowicach. Łukasz Kądziołka. Z jednej strony likwidacja, a z drugiej pojawiają się kolejne miejsca parkingowe. Parkingowej rewolucji w Katowicach towarzyszy duże zamieszanie. Jeszcze niedawno kierowcy, którzy parkowali pod tym wiaduktem, mieli blokady na kołach. Teraz postój jest tu legalny. W tym przypadku, wykorzystując przepisy, które pozwalają nam wskazać nowe miejsca postojowe, pod wiaduktem przy ulicy Francuskiej wprowadziliśmy nową organizację ruchu, która uwzględnia miejsca postojowe wyznaczone. Kierowcy, którzy zapłacili niedawno mandat za parkowanie pod wiaduktem, mogą tylko sobie ponarzekać. Od teraz te miejsca są legalne i płatne. Z kolei tutaj w zeszłym tygodniu zaparkować mogło tylko kilka samochodów. Dziś jest to kilkanaście. Takich poprawek będzie więcej. Jesteśmy na placu budowy. To, że jesteśmy w Śródmieściu, to obliguje nas do zapewnienia płynności ruchu, do nie wpływania na dyskomfort mieszkańców, bo to jest najważniejsze. Dlatego mogą zdarzać się pomyłki. Katowice tak naprawdę zmian parkingowych przeprowadzać nie chcą, o czym mówił tydzień temu wiceprezydent. Jednak skoro urzędnicy chcą rozszerzyć strefę płatnego parkowania, to konieczne jest uporządkowanie miejsc postojowych, odsunięcie ich od skrzyżowań i przejść dla pieszych, bo wiele z nich jest nielegalnych. By te słupki, które niestety zmuszeni jesteśmy w tej chwili montować, jak najszybciej zniknęły. Miasto wprowadza zmiany, a później ponownie je zmienia. Mieszkańcy mogą się w tym wszystkim pogubić. Katowice są jednak najbardziej zaawansowane we wprowadzaniu parkingowej rewolucji. Żeby w przyszłości uniknąć podobnych problemów w innych miastach, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zamierza zrobić badania. Oprócz tych badań inżynierskich, napełnienia i rotacji pojazdów, które będą prowadzone za pomocą samochodu skanującego tablicę i sprawdzającego wszystkiego za pomocą sztucznej inteligencji, włączenie głosu mieszkańców od samego początku jest bardzo istotne, żeby wiedzieć, jakie są ich obawy związane z parkowaniem w miastach i jak to uregulować. Badania mają objąć 275 km dróg w 8 miastach: Chorzowie, Bytomiu, Dąbrowie Górniczej, Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Sosnowcu, Tarnowskich Górach i Zabrzu. Zaczną się w październiku. Wnioski i rekomendacje dla tych gmin metropolia ma przedstawić pod koniec przyszłego roku.